Dokładnie, że tych parę podań przełożył. Ja oczywiście na... Aha. To jest brązowy skład. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym odcinku z FIFA 17 z Mister Adamo 15. No cześć, cześć, witajcie. I dzisiaj lecimy troszeczkę inaczej. Ogólnie seria się nie przyjęła na YouTube'a, może od czasu do czasu będzie u mnie Ultimate Team, ale jako że Ultimate Team, to zagramy sobie właśnie z Adasiem takimi składami, które sobie tam potworzyliśmy. Adaś, wiadomo, ma jakiś lepszy, zaraz zobaczymy jaki. 8 ja, sekund. Wiem, widzę. Ja gram sobie składem, jak widzicie, brązowym po 64 overale. Zobaczymy, co Adam dzisiaj... Fuck, co masz za skład brązowy, jak to wygląda? Ja cię kręcę, później wam pokażę, jak ten mój skład brązowy wygląda. Zresztą ale pięknie, widzieliście, ale ten Batland w ogóle to jest ślino do tych... No właśnie, ogólnie tylko dałem sobie bramkarza złotego. O, jaka mgła! Ty, wow. Pierwszy raz takie coś widzę. Dlatego myślę, że będziemy sobie grać chociaż takie mecze właśnie, jakieś, nie wiem, wyzwania będziemy robić, że na przykład otwieramy cztery paczki i nagrywamy z tego, robimy jakiś skład i nagrywamy, nie wiem, zobaczymy, co z tego może nam wyjść. Zobaczymy. Mam nadzieję, że no nie dostanę mocno, no bo w końcu gram brązowym, od czasu do czasu pójdzie mi dobrze, nie na meczu rozgrywkowym, po ponad tygodniu nie grania i nie trzymania pada w ręku i wtedy grałem jeden mecz tylko na nagrywanie, to można powiedzieć, że nie grałem, no ponad dwa tygodnie. Udało mi się z Adamem wygrać przed chwilą. No jak będzie tak, w tym meczu? Nie wiem. No tu jest brązowy skład. Tu jest najlepszy mój zawodnik, jakiego tylko posiadam w klubie. Trochę no, mnie tam była, powiem ci, wkurza. Ja powiem ci szczerze, nie dam żadne... Dziwnie, bo ja jeszcze mam... wiesz, lampka mi świeci prosto w oczy. To już w ogóle tą górną część ekranu strasznie dziwnie widać. Także myślę, że jakoś tam z FIFA od czasu do czasu coś tam będziemy sobie grali. U Adama od razu zapraszam, bo będzie mecz rewanżowy. Oj, dobrze, tu bardzo się nie udało. No tutaj będzie jednak widać tam pomiędzy zawodnikami różnicę. Ja sobie ją wypuścić. Dawno nie graliśmy. Kurde, nie przyjął. Oj, ja ogólnie chcę jeszcze z Adasiem zagrać kiedy brązowym, tym co ostatnio grałem w Ultimate'a, bo naprawdę idzie mi nim świetnie. Dobra, lecimy z czymś. Ojejku, jaką długie przyjmowanie piłki mają. No niestety. No muszą mieć jakiś inny minus, to nie? Oj, dobrze, no, niestety. Dobra, lecimy, ale chociaż nie będę denerwował na nich, bo wiem, że to brązowi, tak? I jak coś mi nie wyjdzie, to... Ogólnie taki teraz bardziej to jest challenge chyba, co nie? Sprawdzić, czy złoty sobie poradzi z brązowym. Ale tylko, że... Chujowo. Oj, gol. Nie, no tylko, dobrze, że to dobrze, jest, wiesz... To jest inaczej, bo ty już mnie znasz, jak gram, a jak gram z ludźmi, oj, zawahałem się, to ludzie, wiesz, mnie nie znają i o, brązowy skład, no to dobra, jazda, jednym zawodnikiem przez całą część boiska, a tu niestety natykają się na jedną, dwie kontry, gdzie wykorzystuję tymi brązowymi właśnie i wiesz, wygrywam te mecze, tak, a jak my gramy już, nie wiem, to jest nasz tysięczny mecz, kurwa, w FIFA, jakąkolwiek. No na pewno. Ale moi teraz błąd, we dwoje bieg. Oj, dobrze, Batland. Dobrze. Batland, tu też, że Batland ci będzie dawał w tym meczu. Nie, no bo nie miałem co już, żeby dawać ci też, wiesz, brązowego bramkarza, bo to już by była patologia, bo ty byś sobie zrobił jeden strzał. O, ale tu no poszedł. Dobrze, dobrze, szkoda. Dobrze. No ja no, powiem ci konkretny wyrzut, gościu. Lobik tam. Nad. Dobrze, dzisiaj będziecie mieli trzy odcinki, nie wiem, zobaczę właśnie, może to nagrywam trochę na zaś. Nie wiem, kiedy ta FIFA wyjdzie. A, szkoda, Dembele już tam się pokazywał. Masz mojego Dembele, no ja kiedyś na pewno sobie złożę skład, ale na razie mi dobrze idzie tym, więc będę tym chciał grać. Mój killer właśnie w Bundeslidze. Gościu! Mam nadzieję, że nie wyrożny. Timo Horn. Kto to jest w ogóle? Timo Horn, ten, co ci mówiłem o tym bramkarzu takim, co nie? Aha. Kurwa, co to jest? Ale błąd, szkoda, jest... że tam Alanoglu chyba nie popisał. Ale dobra. Walczymy. O, ładne podanie, ładnie idziesz z kontrą, to mi się tu podoba. Gol. Ja. Albo i nie. Ja tam się położyłem przed tobą wręcz, więc pozdrowionko. Nie lubię, naprawdę jak... O Boże, nie ten. Przed chwilą z Adamem grałem, wymieniłem 3 strzały na bramkę, z czego 2 tak. celne ja i 2 bramki. Adam 12, 6 celnych, 1 bramka tylko, także mówię. Tak. Ja jestem w ogóle innym typem zawodnika, lubię szybką piłkę, 3-4 podania, tak jak właśnie dlatego ja lubię Borussię Dortmund, no i tu mamy bramkę. Czala, no nie ma. Nie. Gdyby to był Dybala, to tak. No. Dlatego ja mówię,
cieszę się, że właśnie Borussia Dortmund... No ogólnie Dybala mógłby w ostatnim meczu coś zrobić, co nie? Szkoda, że tutaj nie wbiegł. Aha, masz ostatniego meczu? Tak, Dybala już ostatni mecz, więc powinien się pokazać, co nie? A potem zmieniam właśnie, zastanawiam się, kogo to wrzucić, bo... Aubameyanga na pewno nie mam co liczyć. Ja chcę zobaczyć, ciekawe, czy ten mój dzisiaj da radę, bo podoba mi się jego, on jest środkowym... A, szkoda. SPD, SPO. Ładnie, ładnie. I on ma 60 overola, to jest, nawet nie jest wyjątkowy, ale jeszcze chłopak na 10 meczów ma 11 bramek, 4 czy 5 asyst. No kurde. Mózg rosy, a najlepsze jest to, że jak na przykład... Zobacz, jak on uderzył fajnie. Wiesz, jest łapa. Jeden napastnik w polu karnym i drugi gdzieś tam daleko, to on zamyka za niego i właśnie on tak kończy tę akcję, nie? Tak i teraz się ma. Źle. I szybko, szybko wybiegnie, żeby się tu nic nie poszło. No, nie ma szans. Ale i tak będzie chyba. Mam nadzieję, że lepiej takie mecze będą online z Adasiem się wam podobały niż... Dobrze, rozegrałem tak sobie na spokojnie. To pięknie. Mi się podoba właśnie w tej, że... Ładnie, żeś po linii poszedł teraz. Dara. O Jezu, czemu miss click? Szkoda. Szkoda, bo fajnie, na spokojnie do tyłu sobie cofnąłem tą piłkę i udało mi się jako tako to rozegrać. Tak, jakoś tak, tutaj nie mogę wejść w twoje pole karne i to jest najgorsze niestety. Nawet przed polem karnym, nie mogę. Co zrobił? Patrz, to jest on! To jest cały on! To jest ten? To jest ten on! Drala? To jest SPO, Schmidis, nie wiem jak on ma, ale on jest świetny. To jak on się ustawia, no naprawdę, ja go nie wyjmę, ja go bardzo długi czas nie będę zmieniał, naprawdę, jeżeli będę miał ten złoty skład. Takiego mam, została się piłka odbiła od tego. Ale jak on ma torpedę w tej nodze, w lewej, w prawej, obojętnie, którą on strzela, chyba nie ma słabszej nogi. Sami. Masakra. Dobra, fajnie się grało. On nawet nie jest chyba z Minecraft Premier League, on nie jest z pierwszej tej. Na pewno nie. On jest chyba z drugiej jakiejś, nie wiem, to jest, nie wiem jaki klub nawet. Czwarta. O fuck. Trochę mocniej, już byłoby ciekawiej. Ładnie, że tu jest parę podań. Przełożył. Ja oczywiście na... Aha. To jest brązowy skład. Jej. Nie skomentuję tego. Jak ona wpada w ogóle do piłki? Pod poprzeczkę, Adam. No nie, wiem. To jest... Widzisz... ten Akpom, dobra, kojarzę gościa. 92 ale, tempa. Ale, no, ale jest brązowy, tak to jest... Co moja obrona, ale co właśnie, zrobił. Wszystkie strony, ten robił? Poszedł na raz, nie trafił. Ale ten jak z... w ogóle biegł, to jestem silny. Nie wiem czemu ja tak zawsze... Aha, to jest ten z Arsenalu, aha. Akpom. Właśnie mnie tak zawsze ciekawiło, skąd on jest. Masakra. Nawet jeżeli przegram ten mecz, tak, to ja już... To z honorem. To i tak już z honorem, bo naprawdę to, co porobili moi... Ale ja bardzo dużo bramek strzelam od 70 dalej, co nie? To jest ten... Ale to nie w każdym meczu, co nie? Niekiedy tak się zdarzy, że mogę nie strzelać przez cały mecz, albo nawet przegrywać, a potem, wiesz, nastrzelam tyle, że wygra mi to z taką zaliczką, że jestem silny, że można takie, haha, fajnie, coś zrobić. Ja pierdzielę. Ale to jest coś pięknego, to ja właśnie kocham tą FIFA, bo ja mówię, ja uwielbiałem grę, zawsze grać w FIFA za to, że ja lubiłem sobie jakieś składy z dupy, nie znałem, to nie jest jakiś Messi, Ronaldo, Lewandowski, to jest kurwa nieznany, i Ronaldo. Nieznany piłkarz. To jeszcze mu daleko. Co jest kurwa? Oj, mój błąd. Ale też na przykład nawet jak mam złotych jakiś, to nie mam jakichś kurwa ja takich... Czemu w ogóle tak podaję do dupy? No to zaczyna wkurwiać. Dobrze, oj, właśnie ale będę. Ale kurwa kapucyna wyciągnął, stary. A konopiana, pokaż klasę. Batlan, no tak. No ale gdzie, no nie, to... nawet i ten brązowy by to wyjął, obstawiam. Wiem, konopiana jakoś to się nie popisał. Redbender? Kurwa. Boże, mojego tam obtoczyło ze 3 razy. Wiem, tak. Czekaj, czy... Dobra, dobra, spokojnie, panowie. Zróbmy to tak. Tu ma... Zejdźmy właśnie... Kurwi. No. Druga bramka z daleka, jakby ci wpadła, to chyba wyszedł. Nie no, weź, nie, jakbyś mi popsuł taki mecz, gościu. Czy jeb, niezły osioł.
O Jezu, o dobrze, dobrze, Szule, naprawdę. Kurde, pokazał klasę. Skoro, że nie zgrał, no ale jest dobrze, na spokojnie to robimy. 7-4 do 7-4, więc naprawdę tutaj gramy porówno. No, aż dziwne, z moim jesteś brązowym składem, tak? No. Dobra, tak patrzę sobie na zobaczcie, skład. Nawet mam gości z overallem 56. Daj mi chwilę, dobra? Ja sobie coś muszę sprawdzić tutaj w moim... Wejdę, żebyście zobaczyli, że to naprawdę są brązowe karty, nie jakieś kurwa... No właśnie, pokaż tam. Wymaksowane. No to jest tylko Butland, tak jak mówię, no ale no... To chodzi po prostu tylko o to, że... Żeby Adam, nie wiem, nie kopnął sobie, nie wiem, 40 metrów i nie weszła ta piłka, tak? To mamy dwóch bardzo podobnych bramkarzy. Ile twój ma overola? Ja też mam 82. Ale... No właśnie, także to jest, nawet to jest chociaż to, że mamy, wiecie, ten sam overall. Teraz sprawdzimy jedną rzecz, muszę. Musiałem sobie sprawdzić, o Boże, kurwa. Wszystko ładnie, pięknie, zacznę sobie może od razu. Nie musiał przecież od razu zjebać czymś. O Jezu, nie dwa razy do tego samego. Czy panowie, na spokojnie to... Macie kurwa dwie bramki przewagi, pięknie. Oj. No nie wiem, czy to tak nie było na spokojnie. O! Co go tam potargał? Potargałem na konopiane. Patrz, co się przyjął. I odegra? Aj, szkoda, że tak mocno. Aj, mój... Zobacz, jak on przeciągnął sobie tą piłę, co nie? 5 km przed sobą. Piękną nogą być. Wysunął. Nice. Tutaj. To było ładne, Adaś. No, kurwa, nie mam inaczej jak zagrać tylko do niego, co nie? O, ładnie, ładnie. O, ładnie, Junuzowicz. Może ja też sobie tak strzelam. Kto to? Junuzowicz. Ładny strzał ogólnie. No jak trochę podkreślenia, tak? Jak na eśpeka, to myślę, że spoko. O Boże, ty. Tam o Boże! Przeszedł, widziałeś jak go fajnie przeszedł? To przejdę z tobą. Dobrze. Ach, kurwa. Byłeś, byłeś. Schmidlic. No, widzieli go ręką odepchnął? No. Nie, mojej ziemi. Gościu, czy wyjaśnijcie? Dawaj, szalano lód. W tobie jeszcze nadzieja. Kurna, spojenie. A gość... jednak moi też jak się rozkręcą, to z daleka strzelać. To że w spojeniu. No kurwa, że jaki błąd zrobiłem w tym momencie, nie jestem zły na siebie. Wluj, bo miałem bardzo fajną akcję, źle to zagrałem w ogóle, nie wiem czemu ja zresztą tak do środka. Gościu pięknie, brązowy odbiór. O Boże, co tam wykrok zrobił mój. Boli, bolą mnie palce od tego pada. Już miałem go wymienić dawno. Oj, wyjdź, brawo. Nice. Słabo. Odegraj. Nice. O kurwa, zbora. Jeb, stój. Ale ładnie tak w ogóle zwolnił mój. Poczekam na faul. Czerwona. Ale się nie, zdziwi. W ogóle chyba nie wiem, czy w ogóle dostałem w ultimate czerwoną za coś. Żółte w ogóle rzadko dostaję. O nie, na krótko to nigdy nie nagrywasz tutaj. Nie, bo ja nie umiem teraz rozgrywać, ale zjebałem. O Boże, co zjebałem. A, bo im i slip dostał, ale dobra. Dlatego, wiesz co, nienawidzę tych rzutów wolnych, bo nie umiem tego zmieniać, co ty masz. Wiesz, o co chodzi. Że mógł sobie zagrać tą piłkę daleko. Mam nie z tej perspektywy, ale zjebałem. Ja! Czemu on prosto w rękarze? To była piękna piła. Kurwa. Baba, leć. W ogóle ci zawodnicy są teraz do... Ojej. Dałaby się taka kontaktowa bramka dla moich. Na pewno by ich tak trochę podbudowało. Właśnie ja nie chcę. No wiem, no bo twoich zrujnuję, moich podbuduję, co nie? Zrewanżujesz, nie możesz u siebie na odcinku mi się zrewanżować, gościu. Dobry jesteś. Ja bardzo chętnie, ale... Ale po prostu nie potrafię tak grać, wiesz, też... żeby ci oddać co nic. Wiem, przecież ja nie chciałbym też takiej wygrany, że... Wiesz, nie chcę teraz walczyć, żebyś masz dwie ładne bramki, mówię, masz, no wygraj sobie, nie? O, chcę walczyć do końca i zobaczyć, co oni potrafią, wiesz, bo jeszcze nie znam ich do końca, ile ja tam gram trochę nimi, ale ciągle ich zmieniam, bo chcę sprawdzać wszystkich. Ja jestem takim zawodnikiem, co lubię sprawdzać wielu zawodników w FIFA, nie tylko, nie wiem, jednym składem ciągle ciorać. No to ja mam to samo, mam 3 składy na przykład. Ja jestem dopiero, gram, to jest mój 34 mecz w FIFA. Dawaj, pięknie, pięknie, no. Dembele. Hukniesz ty wreszcie dzisiaj, czy byś czekał do świąt Bożego Narodzenia? Nie wiem, mogę poczekać. Ja nie odpierdykam. To mnie właśnie wkurza, że oni mają... O, później szalonoglu.
Pięknie. Właśnie mój złoży do tego. Batland będzie wyciągał Batland tutaj. Wiem, że Batland jest dobry. W te klocki, poczekaj. To powinno być moje, albo jednak nie. O kurwa, ten mój zamiast się przełączyć. Tak. Jebaki leśne, nie wybiłem, będzie błąd. Twój czajś, Junu, zabić kurwa wlazło pod koło. Pod koło, gościu. Ja pierdykam, podajesz mu tutaj, żeby nachodził. O Jezu, co jaka kopanina. Za dużo jest właśnie takich błędów tutaj. Ej, ty grasz na defensywie, gościu? Nie. No jak nie? To z jakim cudem masz? Dwóch, na kurwa, kolesi z tyłu. Nie wiem. Pojebane. Wiem, w FIFA w ogóle jest za dużo takich. Pojebanych pierdłek. Ogólnie 80 minuta, teraz cisza, nic się nie dzieje, co nie? Aha, tutaj moich nie było, fajnie. Zjebałem, bo myślałem, że tam ktoś jest w ogóle. Dobre. Śmielic. Bo śmielic się zawił, słabo. To było... Szkoda. Pa. Tak się fajnie przyjął, co nie? Zjebał. Gdzie jest piłka? Gościu! Szyle, szyle, złapał ją pod koszulką. O, jak teraz kurwa zasłonił mi drogę, jebaniec. Dobre. Nie wierzę, uciekł od piłki, kurwa, co za debil. Każdy ma twojej kamery. Gościu. Ja też, że fajnie wygląda. Nie, że gity by były. No kurwa. Dzisiaj to normalnie, kurwa, Butland się czuje jak na wojnie polsko-ruskiej. Takich w chuj. Oj, nie ma nic, wybije. Nic się złapie. Kurna, pozdro. Tu już moich trochę... O, zobacz, jeszcze tu jakiś jeden został. Co tu się... Ty! Ja pierdolę. No specjalnie chyba tak. No kurwa, serio, on tam został, ja już pokupiłeś, pojebałeś mi cały plan, gościu. No ja, ty, ja w ogóle, ja myślałem, że bramkarzem wychodzić. Pozdrawiam cię. Ja pierdyka, jakie cudem tam w ogóle. Nie wiem, ale ty jest grasz na jakiejś defensywie. To jest nigdy w życiu, nie w możesz, tym momencie to powinienem na ofensywie grać. Ale nie, ja ale nie możesz, nie możesz go grać. Ja mam zawsze zrównoważony, tylko to potem zmieniam, ale nawet nie zmieniam paru meczów, gdy zmieniłem na defensywę i nic mi nie dało, to nie? No. Już kiedyś to nawet z jakimś gościem, to grałem na zrównoważony, a powinienem grać właśnie na defensywie, żebyś jak najmniej miał dojścia. To kurwa, ty, na defensywie to ja bym chyba nawet nie, nawet byś chyba nie wszedł. Ale koniec meczu. Naprawdę, fajne, koniec fajne bramki, gratuluję ci tym brązowym składem. Dzięki, jest bo naprawdę jestem dumny, że taki odcinek mogę dla was nagrać. Jest was niedużo na moim kanale, którzy oglądają FIFA, ale może to was przyciągnie. Jeszcze raz wielkie dzięki serdecznie za uwagę, jestem tylko bardzo, bardzo ciekawy. Teraz nie bramek, ale statystyk. No i ten Akpom. Oczywiście tak, no. 91 najwięcej, zawodnik meczu, do tego Szmidić 87. I Łasel, bo o nim nie wolno zapominać, też zawsze robi robotę. Też sporo bramek mi strzela. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i brązowym można, także nie bójcie się, grajcie, kupujcie. Na razie, oglądajcie, trzymajcie się, cześć. Na razie.